Halo, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek. Witam w nowej serii ze starej gry. Już na kanale dwie serie swoje miała. Ja teraz nagrywam, jeszcze jestem troszkę chory. Mam delikatny jeszcze katar, także sorki wielkie za to. Tam nagrałem w środę odcinek za Izaka, ale się nie czułem w ogóle chęci nagrywania. Dlatego teraz nagrałem dopiero w piątek Rimworld. Nagrałem wcześniej odcinek na takiej paczce modów, która mega dużo zmieniała i tak szczerze wam powiedziawszy, to dla mnie to jest za dużo, nie chcę tej serii prowadzić w nieskończoność, nie chcę ogarniać za dużo tego, dlatego sobie pomyślałem, że zagramy normalnie na zwykłym Rimworld bez praktycznie modów, jedynie mam zainstalowany EDB interface, tak fajnie mi pokazuje po prostu wszystkich kolonistów i w ogóle bez tego mi się trudno teraz gra, w ogóle bez tego bym nie grał. I więcej wieżyczek, po prostu takich bardzo wpasowujących się według mnie w świat Rimworld. Czym w ogóle jest Rimworld? Bo tu teraz mam znacznie więcej widzów jak miałem, gdy nagrywałem wcześniej. Rimworld to jest symulator kolonii, nawet tutaj jest tak ładnie napisane. A wiecie co tak naprawdę? Skoro gram bez modów, to możemy sobie zmienić język na polski tak naprawdę. Bo tak to zawsze musiałem grać na angielskiej wersji, no bo oczywiście wszystkie mody były pod angielską wersję językową. Boże, pierwszy raz będę grał w nim na polskiej wersji językowej. Mówię, symulator kolonii, gramy trzema rozbitkami, rozbijamy się w nieznanym świecie i musimy jakoś sobie przetrwać. Tak naprawdę, po co tu więcej gadać? My już sobie polecimy, stworzymy sobie jakiś nowy świat. Takiej średniej wielkości. Dobra, to jest nasz świat. My sobie go zapiszemy i zaczynamy robienie nowej kolonii. To są w ogóle nasi, jak to jest po polsku napisane, pisarz SI. Możemy sobie wybrać jednego z trzech tych storytellersów. To po prostu wpływa, jaki typ gry będziemy mieli. Cassandra Classic, klasyczna Cassandra. Kurczę, muszę teraz wszystko po polsku zacząć czytać. A więc klasyczna Cassandra. A tu właśnie nawet fajnie jest napisane, to jest taki zwykły storyteller, zwyczajna gra. Przyjazna Phoebe, jak ją wybierzecie, to zazwyczaj praktycznie nikt was nie będzie atakował, będziecie sobie mogli budować. No i losowy Randy, Randy Random. Kompletna losowość, mówię, może was rozjechać jak gówno, może wam dać wszystko tak naprawdę. My sobie zagramy na klasycznej Cassandrze, ale i to dziwnie teraz będzie po polsku czytać, już się boję tych niektórych nazw. Nieprzyjazny, czyli to jest 100% trudności, czyli to jest normalny poziom trudności gry. My sobie wybierzemy ten świat, który stworzyliśmy przed chwilą. I tak się zastanawiałem, gdzie teraz powinniśmy sobie się rozbić. Miałem jedną serię, chyba tak normalnie, w jakimś lesie, tą pierwszą. Potem miałem na pustyni, to teraz może gdzieś zrobimy na tundrze, czy coś w tym stylu. Tylko czy tutaj ja w ogóle dam radę przetrwać, to się zastanawiam. Gdzieś, gdzie będzie zimno i będzie duża góra. Maj, sierpień, czyli niby tutaj, no, nawet trochę będziemy mogli nawet trochę będziemy mogli sadzić tych roślin, o to chodzi. I teraz zaawansowane sobie trochę zwiększymy wielkość jakby mapy naszej już w samej grze. Wezmę 275 na 275, albo nie, 300 na 300. Ostatnio chyba wziąłem taki ekstremalny 350 na 350, już za duża, zdecydowanie była mapa. Lagowało nawet przy deszczu, gdy oddaliłem na maksa. Dlatego sobie teraz wyjmiemy 300 na 300 i lecimy dalej. Pierwszy odcinek trochę zajmie ogarnianie tego wszystkiego, także jeżeli tak naprawdę chcecie to przewinąć, no to tam lećcie i przewijajcie. My sobie będziemy chcieli wylosować parę osób, którzy są do wszystkiego zdolni. I chcę mieć trzech mężczyzn i zaraz wam powiem dlaczego. Równowaga psychiczna, chociaż asceta. Wszystkie są bardzo fajne rzeczy. W badaniach jest świetny, w uprawie jest ok. Dobra, bierzemy cię tak naprawdę. Nasi wszyscy koloniści będą mieli swoje umiejętności. Ja tych trzech szukam, którzy mogą robić wszystko. Niezdolny do nam będzie na przykład, że ktoś nie może robić ścian, ktoś nie może na zwierzęta polować, inne takie sprawy. Tych pierwszych trzech kolonistów radzę mimo wszystko wybierać. Radzę wybierać zdolnych do wszystkiego, no bo na początku tej roboty jest bardzo dużo. My sobie pierwszego kolonistę nazwiemy Norbert. Norbert i Marek to będą moi pierwsi koloniści. Bo po prostu to są jedni z pierwszych jakby moich subskrybentów, którzy komentowali mi dosyć sporo na
mojej serii z Rimworld, dlatego jakoś bardzo mi zapadli w głowie i tak po prostu chciałem nazwać moich pierwszych kolonistów. Jeżeli będziecie chcieli, żebym nazywał następnych kolonistów tak jak wy sobie chcecie, no to mówcie, ja tak będę ich nazywał. Ten gość jest spoko, niezdolny do uprawa roślin, jakoś mnie to tak, nie wiem, nic złego w tym nie będzie, bo i tak mamy Norberta już od uprawy roślin, dosyć dobrego. A ty w strzelaniu może nie jesteś najlepszy, ale masz takie dwa pomyki. Co znaczą dwa pomyki? Ta postać jest bardzo w tym zapalona i znacznie szybciej będzie się uczyła tej umiejętności. W rzemieślnictwie jest genialny, czyli robienie różnych rzeczy mu super pójdzie. W budowaniu też nie jest jakiś tragiczny. To rzemieślnictwo jest super i chyba tylko z tego powodu go sobie wybiorę. Jest Night Owlem, czyli po polsku powinno się to pewnie nazywać Nocny Marek. I nawet pasuje, bo to będzie Marek. Masakra, ale głupoty gadam. Nocny Marek, czyli że nie będzie nam spał w nocy i pracował za dnia, tylko oczywiście odwrotnie, będzie spał za dnia i pracował nocą. Bardzo spoko sprawa tak naprawdę, bo fajnie dzięki temu możemy rozłożyć pracę na naszych kolonistów. Szukamy sobie kolejnego mężczyzny, który jest do wszystkiego zdolny. Jestem ja. Wrażliwa psychita, protetyk, nie wiem co to nawet znaczy. Tak naprawdę mamy gościa od rzemieślnictwa, mamy gościa od badań, te badania na początku będą też bardzo ważne. Od uprawy też. Teraz mnie interesuje ktoś od gotowania. Od strzelania. I fajnie jakby to górnictwo miał rozwinięte. Ja tylko patrzę tutaj mężczyzn. Strzelanie spoko. Gotowanie beznadziejne. Nie, ja muszę mieć kogoś z gotowaniem na minimum 7 poziomie, zaraz wam powiem dlaczego. Gotowanie 7 poziom, ale strzelanie beznadziejnie, niezdolne do straszne, nie, no to już nie pasuje, jeszcze ciepło lub jak my będziemy przy jakiejś tundrze. Mówię, te pierwszy odcinek zajmie dużo czasu, po prostu ogarnianie osób, sorry wielkie za to. Strzelanie 0, no nie. Kogoś gotowanie i strzelanie dobry. No masakra, to się nigdy nie uda. Abstynent? Nie, to nie mogę być ja. O kurde. O masakra. Gotowanie 4. Dobra, może sobie damy spokój z tym gotowaniem. Nadwrażliwość psychiczna, optymista, geniusz. Niech będzie, że to będę ja. Chciałem sobie jeszcze postać moją założyć. Nie będę nazywał po moim imieniu, tylko po niku. Chociaż może nazwiemy, ale nie mogę walić ły, to by było Lukasz. Nie, ja bez ły nie lubię tego. Dlatego będzie Ryfek po prostu. Asasynem jestem, ale jestem do wszystkiego zdolny. Super sprawa, w budowaniu jestem ok. W tym górnictwie nie mam nikogo za bardzo dobrego, ale tam nie będziemy takiego Dream Teamu przecież też wymyślać. Musi być trochę trudniej. W strzelaniu jestem dobry i to mnie tak naprawdę interesuje. Jestem strasznie stary. Czyli będę... Chryste panie, nie mogę tego. Nie mogę, po prostu nie mogę. Osoba stara będzie miała zaćmę i inne jakieś schorzenia. I ona nie będzie nic potrafiła. Dlatego to jest okropne, dlatego jeszcze was bardziej przepraszam, ale ja muszę sobie wybrać kogoś, kto jest ogarnięty chociaż trochę, no. Mówię, jak chcecie, sobie przewincie. I tak naprawdę tyle. Depresyjny, ostrożny strzelec. Strzelanie dobre, medycyna bardzo dobra. Gotowanie lekkie zapalenie w tym jest, dlatego sądzę, że... że damy radę tak jak jest. Najwyżej przecież w przyszłości będziemy mieć nowych kolonistów. 51 lat, no już trochę stary, ale to nie jest 90 parę lat, że będę miał 100% szans, że po prostu ten kolonista nie będzie do niczego zdolny, bo będzie miał jakieś, mówię, słabe plecy, zaćmę, nie będzie nic widział. Dobra, startujemy z taką grupą jaką mamy, tam nie będę już więcej wymyślał. No i zobaczymy jak to tam się potoczy.
Wasza trójka obudziła się z hibernacji na dźwięk syren i z rozrywanego metalu. Cudem udało wam się dostać do kapsuł ratunkowych, nim statek został rozerwany na strzępy. Jakiś czas później wylądowaliście na tej nieznanej planecie. Wraz ze spadaniem na ziemię kolejnych fragmentów rozbitego statku zaczęliście tworzyć plany, jak przetrwać. Lato. Lato już się rozpoczęło, ale po lecie jest zima. Twoje uprawy nie będą rosły w zimowym mrozie. Pamiętaj, żeby zebrać żywność na kilka miesięcy teraz, póki jeszcze możesz. To jest bardzo ważna sprawa. Możesz zbudować chłodnię, aby uchronić żywność przed zepsuciem. Spróbować też kupić, ukraść lub zrobić... No, tak dziwnie napisane jest. Rozwodzić kilka płaszczy zimowych, albo koloniści będą zamarzać, gdy wyjdą na zewnątrz. Dobra. Tu się zaczyna nasza przygoda. Bardzo, bardzo górzysty teren, ale sam sobie taki wybrałem, wiem. Masakra, to są same góry prawie. Nie no, dobra, ale i tak damy radę. Tu jest zamknięte, okej. Czyli z której strony mogą nas atakować? Tylko tak naprawdę z tej i z tej. Ojej, jak tu teraz zacząć to? Tu jest nawet fajna miejscówka, tak żeby rozpocząć... Rozpocząć całą tą kolonię. Zaznaczymy sobie te wszystkie rzeczy, żeby nasi koleści mogli brać. Zaczynamy jeszcze z pieskiem, Rabladorem. Nazywa się Blas. Okej, możesz być Blas. Medycyna, jakieś racje żywnościowe. Wszystko to musimy sobie zaznaczyć, żeby nasi koleści wiedzieli, że to jest nasze. Mogli po prostu z tego korzystać. I dobra. Ale beznadziejnie, bo to jest wszędzie to bagno. Słaba jest ta mapa, no, ale trudno. Musimy na niej jakoś przetrwać. Ja może się rozbiję jakoś w tym miejscu. Czemu w ogóle wziąłem górę? Bo według mnie w górze się dosyć łatwo gra. W górze wystarczy tak naprawdę się wkopać i wiemy, że przeciwnicy atakują wtedy nas tylko z jednej strony. Tylko od wejścia do tej góry będą nas atakowali. Nie, że jak przypuśćmy na przykład zrobilibyśmy sobie tutaj kolonię pierwszą, robili domki, no to przeciwnicy mogą i z tej strony atakować, i z góry, i z dołu, i mówię, pierdyliard tych rzeczy. Wszyscy nasi koloniści teraz biorą się do roboty, będą przynosić po prostu te wszystkie rzeczy. Myśliwi nie mają broni, no tak, ja będę myśliwym, dlatego ja sobie wezmę karabin, ten najlepszy stąd, który jest. I teraz ważna sprawa. Priorytety, mówię, na początku to będzie pierwszy odcinek, dwa to będzie dużo ogarniania. Priorytety, o co chodzi z priorytetami dla naszych kolonistów. Co oni muszą robić w pierwszej kolejności, jak to działa w ogóle ten priorytet. Jedynka oczywiście ma pierwszeństwo nad dwójką i to jeszcze idzie od lewej do prawej, dlatego jeżeli tutaj mam dwie jedynki, najpierw nasi koloniści będą robić tą rzecz, która jest po lewej stronie. Wiem, że to już mówiłem na pierwszych odcinkach z tamtych serii, ale mówię, dużo osób pewnie teraz doszło, nie będzie wiedziało, o co chodzi, dlatego będę to starał się wyjaśniać. Woźny, co to jest woźny w ogóle? Przełączaniem i włączaniem urządzeń. To dziwnie mi teraz po polsku się gra, naprawdę. Strażnikiem będzie Marek, Norbert jak nie będzie miał nic do roboty. Kucharzem będę musiał być ja. A nie, nawet Norbert też może tym być, dobra. Zajmowanie się zwierzętami, no to ja. Myśliwym będę tylko i wyłącznie ja, tylko ja umiem strzelać. Inżynier, kto to jest inżynier tutaj? Buduje konstrukcję, wszyscy mogą budować, ale Marek jest w tym przodownikiem. Rolnikiem musi być Norbert. Górnikiem mogą być wszyscy, ale Marek będzie też bardziej to jakby się na tym skupiał. Kowal, tak dalej, tragarz, Boże, jak to jest nazywane po polsku. Tym na razie się nie będą zajmowali inni. Dobra, tym zajmiemy się kiedy indziej. Teraz podstawowe plany, jak spędzić w ogóle pierwszą noc. Ja tu sobie założyłem magazyn, wysypisko, żeby nasi koloniści po prostu wszystkie rzeczy przerzucali tam. A ja zacznę jakby tutaj kopanie w środku już góry, żeby tutaj zacząć się rozbijać powoli. Tu mamy nasze surowce wszystkie pozaznaczane. Kto był naszym górnikiem? Już nie pamiętam. Marek był naszym górnikiem. Marek, gdzie jesteś, Marek? Tu jesteś, Marek. Powinieneś kopać właśnie. Chciałem sprawdzić jeszcze, jak tam ze zdrowiem naszych wszystkich. Blizna po ugryzieniu, no szkoda. Wątłość torsu, o Jezu, czyli będzie wolniej chodził, wolniejsze zdolności manualne mam. No mówię, to jest... Im starszy kolonista, tym jest większa szansa, że coś takiego się trafi. O, Marek ma jeszcze śpiączkę kryogeniczną. To mu minie za dzień, dwa tak naprawdę, bo to jest po prostu po byciu w tych kapsułach. Zwierzaka mamy, Blasa w ogóle, jego będzie można potem dużo rzeczy nauczyć. Ale na razie po prostu będę mu kazał być blisko domu.
Bo na razie na nic nam się raczej nie przyda. No i dobra, niech oni wszyscy pracują. Natrafiliśmy na żyła żelaza. Super sprawa. Boże, ale tu mało tych rzeczy jest bez tych modów. Ale dobra, w końcu będzie to trochę jakoś ogarnięte. Pamiętam, że któryś z nich był nocnym markiem. Marek był nocnym markiem. I w ogóle patrzcie, nasi wszyscy koleśni mają swoje potrzeby. Sytość, piękno, odpoczynek, komfort, zabawa, przestrzeń, to wszystko wpływa na nastrój naszego kolonisty. Tu widzę, że niektóre rzeczy nie są przetłumaczone, no ale trudno. Very low expectations, czyli że bardzo mało oczekuje od tej kolonii, dopiero się rozbili. Poplotkował sobie brzydkie otoczenie, słabe samopoczucie, jadł z ziemi. Marek, teraz jest już wieczór, dlatego się dobrze czuje, ale sądzę, że za dnia miał też minus za to, że za dnia po prostu nie spał, tylko pracował. Musimy mu to zmienić. W restrykcjach. Oni wszyscy mają tu zaznaczone 5, 6, 7 godzin snu, czyli Markowi zaznaczymy 7 godzin snu gdzieś za dnia, tak od 9 może. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dobra. A reszta może robić, resztę czasu może robić to, co chce tak naprawdę. I szybko im muszę zrobić jakieś śpiwory, no na razie będą spać tu na zewnątrz. Trudno tak naprawdę, mam nadzieję, że ja tam, nie dobra, Norbert nie szedł spać gdzieś na ziemi, lepiej żeby już spał na śpiworze. Szybciej się wyśpi, o tu jest super stal, plastil jest super stalem po polsku, no dobra, mówię, do niektórych rzeczy nie jestem przyzwyczajony, Mufflow, a Mufflow nie jest przetłumaczone, albo to jest nazwa własna, no tak. Wiewiórki i tak dalej, na to wszystko będziemy mogli polować, żeby po prostu zdobyć pożywienie, to jest bardzo ważna sprawa. Dlatego chciałem mieć chociaż jedną osobę, tą osobą jestem ja teraz w kolonii, która potrafi strzelać, bo to jest po prostu bardzo dobry sposób na pozyskanie pożywienia. Mówię, pierwsze dni to jest po prostu robienie tych wszystkich rzeczy. Z drewna drzwi zrobimy sobie, a może od razu elektryczne tak naprawdę. I zajmiemy się w ogóle tym całą tą rzeczą. Energia, baterie słoneczne. Boże, tych baterii słonecznych nie widziałem już miliard lat. Tych pierwszych, podstawowych. Zrobimy sobie jedną taką baterię. Przeprowadzimy przewód elektryczny. I jedną baterię wsadzimy sobie od razu do domu. Niech ona się ładuje po prostu. Mówię, ta energia jest na początku też bardzo potrzebna. A nie wszyscy kopią. Boże, wszyscy naprawdę teraz kopią? Nikt się, dobra, Norbert zajmuje się przenoszeniem. Się bałem, że nie mam nikogo tak naprawdę od przenoszenia. No i Marek teraz będzie siedział i patrzył w gwiazdy. Marek powinien zaraz pójść spać w ogóle. Czemu on nie idzie spać? Restrykcje, przecież masz. Możliwe, że się wyspał czy coś, nie wiem. Muszę to poogarniać na nowo, dawno w Remold nie grałem. Norbert tu śpi, masakra. Teraz priorytetem mówię, zrobienie szybkiej takiej chatki w środku tej góry. Mimo wszystko, tak jak w tej górze się pracuje ogólnie łatwiej, bo mówię, jest lepsza obrona w górze, to zakładanie jej trwa 4 razy dłużej normalnie. Pierwszego dnia normalnie moglibyśmy sobie postawić takiej wielkości domek z drewna, bo to tak naprawdę króciutko zajmuje stawianie tego wszystkiego. Ale no kopanie w górze to już trochę mimo wszystko zajmuje. Jakąś produkcją może, Jezu, pozmieniane tekstury tutaj są jakieś. Dozownik pasty odżywczej, różne. Lampa, nadajnik handlu orbitalnego, jakieś głupoty. Ja chciałem mieć ten stół do ogarniania researchu, do badań. Stół do badań, właśnie. Kamienia Sobożak, tu mało rzeczy jest do zbadania teraz po prostu. Dobra, to tym wszystkim zajmiemy się później tak naprawdę. Teraz to nie jest takie ważne, grając bez modów dużo rzeczy jest już na starcie dostępnych, dlatego to znacznie szybciej powinno pójść nam. Ile tu jest zwierząt, to jest chore po prostu, ja z tych zwierząt będę mógł zrobić tyle żarcia, że masakra. Zajmujcie się czym prędzej kopaniem tego. Czemu w ogóle ma... A, Marek jest naszym chyba tym. Tak, mówię, nikogo nie mamy dobrego tak naprawdę od górnictwa, dlatego to tyle teraz pewnie zajmuje. Norbert sprząta, Marek tam już coś pomaga. Mówię, te pierwsze dni tak na razie będą wyglądać po prostu trudne będzie do ogarnięcia. Potem będzie trochę gorzej, jak zaczną już być ataki na nas wysyłane. I czemu to nie jest podłączone do prądu? O Jezu, jeszcze tu muszę dać przewód elektryczny. Myślałem, że drzwi mają już w sobie wmontowany przewód. No niestety nie mają.
Jak już tu w środku wszystko ogarniemy, to mogę zacząć robić im już te lepsze łóżka. Dobra, zrobimy im 3 drewniane łóżka. Powinno im na razie wystarczyć to. Oni będą mieli teraz minus, że śpią razem, dzielą sypialnię, nie mają oddzielnej tej sypialni. Ale no mówię, te pierwsze dni dla nich najlepsze nie są, dlatego dobrze, że na początku mają te very low expectations i optymizm nowej kolonii, to bardzo im pomaga. Bardzo szczęśliwy, już od dawna tak się nie śmiałem, to był doskonały czas, super sprawa, dobre samopoczucie, no ekstra. Bardzo bliskie otoczenie, przerwany sen, mówię, było zimno w czasie snu, o kurde, jest naprawdę zimno. Czerwiec się dopiero zaczyna, już jest tak zimno. Ja powinienem w ogóle zająć się też roślinami teraz, póki mogę. Tam było dobrze napisane, jak powinienem nazwać tą kolonię, nie wiem, YouTube. Mamy kolonię YouTube. Powinienem się zająć uprawą czym prędzej. Tak jak było na początku samym gry, bardzo dobrze napisane. Boże, to też zmienione w ogóle. Bardzo dobrze było napisane, żeby czym prędzej zająć się uprawą, żebym miał po prostu zapasy na zimę. Ja najbardziej lubię ze wszystkich roślin chyba uprawiać kukurydzę. Bo kukurydza mimo, że trochę dużo rośnie, znacznie więcej jak na przykład takie ziemniaki i inne maliny, inne duperele, to z nich jest, nie jest tak dużo plonów i kukurydzę mogą jeść nasi koloniści na surowo i nie mają przez to jakichś minusowych, jak to powiedzieć, minusów do po prostu nastroju. Jakby zjedli surowego ziemniaka, no to słabo by raczej było im. Ja może powoli zajmę się już ogarnianiem tego środka. Gdzie tu jest podłogi? O, wygładź podłogę. Możemy wygładzać te podłogi kamienne, tak naprawdę ładniej będą wyglądać, nie będą takie usyfione. Nasi koloniści się lepiej będą czuli. Mówię, bardzo ważne jest, żeby zająć się po prostu samopoczuciem kolonistów już na samym starcie. Ja im powinienem coś zrobić, jakieś parę mebli. Wizytacja, kolonie odwiedza. Housemate z Adventure Township, mówię, no to wiele rzeczy tu nie jest po prostu przetłumaczone jeszcze. Rhodes nas odwiedza, spoko sprawa. My się zajmujemy teraz środkiem. Powinienem im zrobić stół, tylko gdzie jest stół? Boże, serio, długi jest ten stół. No dobra, będą mieli już długi stół na przyszłość i jakieś stoliki im zrobię też. Będzie strasznie tłoczno zaraz. Czym prędzej muszę wykopać jak największy tak naprawdę ten przedsionek. To nie wiem, będzie jakiś salon, coś w tym stylu. Czemu wy śpicie debile na zewnątrz, jak macie łóżka tu w środku? Jakie dawny, już spał pod gołym niebem, już ma to, to jest głupota. Ty Marek, co teraz robisz? A, wygładza podłogę, dobra. Rozumiem, że Marek w nocy ciągle będzie pracował teraz. Ale mówię, takie perki bardzo się przydają, bo po prostu łatwiej jest ogarnąć całą robotę, jak jest ta praca podzielona, a nie, że tylko w dzień pracują. Depresyjny jestem w ogóle. O Jezu, stały efekt nastroju minus 12 aż mam. Ale gówno. Ostrożny strzelec, to jest akurat spoko. Czas celowania się zwiększa tylko o 25%, a celność aż o 50%. Norbert. Równowaga psychiczna, podatność psychiczna minus 50%. Co tu znaczy? Czasem jakby takie statki kosmiczne będą przelatywać, będą wysyłać jakieś fale naszym kolonistom, przez to będzie zazwyczaj gorzej, czasem lepiej, ale zazwyczaj gorzej. Dlatego akurat taka podatność psychiczna według mnie to jest dobry perk. Chociaż, ale dziwnie napisane. Szybkość ruchu się jest zwiększona, ok. I jest ascetą, czyli chce mieć takie słaby pokój. A ten jest flegmatykiem. O Jezu, a ten jest za to wolniej się porusza. No trudno. Jakoś sobie damy radę i tak. Czym prędzej powinniśmy się też zająć ogarnianiem żarcia. Stół krawiecki, stół rzeźniczy. O dobra, stół rzeźniczy sobie zrobimy. Stół rzeźniczy możemy zrobić tak naprawdę na zewnątrz. Na zewnątrz, Jezus Maria. Ale mi się myli wszystko. W środku zrobimy szybciutko też kuchenkę. Mówię, tu będzie strasznie teraz tłoczno. No ale co poradzić. Oni będą mieli minusowy nastrój za to, że to jest tłoczno właśnie. No, a może nie ma nawet.
Jest w ciemnościach, jest bardzo brzydko tu, no dobra. Jest bardzo ciemno, to możemy akurat na to sobie chyba poradzić, nie? Lampa stojąca, a lampa oświetlająca okolice, super. Ale to jest paskudnie, serio. O mój Boże. Dobra, ale co to mówię, te pierwsze dni będą dla nich okropne. O, czas upłynął. Wizytacja, ktoś znowu nas odwiedza, mówię. Rimworld będę starał się utrzymywać jakieś 25 minut odcinki. Nagrywam teraz takie właśnie Vanilla Rimworld bez tych modów, bo z tymi modami to było za dużo ogarniania według mnie. Zbyt dużo roboty. Ja nie chcę tej serii też prowadzić jakoś, nie wiem, 50-100 odcinków. Tylko kilkadziesiąt tamtych odcinków i zająć się czymś innym. Do Rimworld pewnie wrócę, jak wyjdzie Alpha 13, ale... Ale szybko pewnie to nie wyjdzie. No dobra, zająć nam oszala, ale dzięki Bogu walczy z tym kolonistą innym, który nas odwiedza. Ja to sobie zapiszę, nie wiem, jako YouTube właśnie. I jak na razie to by było tyle. Mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba. Mówię, ten pierwszy odcinek było bardzo dużo ogarniania. Teraz już będzie trochę więcej gry tak naprawdę. Będziemy mogli się zająć naszą kolonią. Jeżeli ktoś lubi właśnie takie gry simowe, to Rimworld bardzo polecam. I Rimworld będzie serią dzienną razem z Isaaciem. O, ale się rozgadałem. Dobra, to chyba było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, widzimy się w następnym odcinku już jutro. Trzymajcie się i cześć.